Biblioteka z kotem. Czarnym kotem. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Biblioteka z kotem. W odcinku, powiedziałabym, feriowym i w odcinku nadliczbowym, takim środowym, zupełnie niestandardowym, jak tutaj wszystko do rymu wyszło. Kochani, dzisiaj chciałabym Wam się pochwalić, zacznę od tego chwalenia, bo to bardzo ważna sprawa, pochwalić się przesyłką, którą otrzymałam od Pani Anny z kanału Czytam i Piszę. Pierwszą rzeczą, która była, to była przepiękna kartka z Międzyrzecza, w którym mieszka Pani Anna. I teraz uwaga, dostałam dwie książki o duchach. Chciałabym się powiedzieć, że co jedna, to ciekawsza. Ta nazywa się Prawdziwe historie o duchach. Napisana przez Williama Thomasa Steeda, chyba tak się nazywa ten pan. I wiecie, co wyczytałam z tyłu tam w blurbie? Otóż to, że ten autor tej książki prowadził na początku XX wieku w Wielkiej Brytanii, to był, wiecie, ten czas, kiedy fascynacja spirytyzmem urosła do granic po prostu niewyobrażalnych. On prowadził tak zwane biuro Julii do spraw kontaktów ze światami. I ludzie, którzy chcieli się spotkać czy porozumieć ze swoimi zmarłymi, przychodzili do niego. Opowiadali mu też niezwykłe historie, które on umieścił w tej książce. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa lektura i szczerze mówiąc, ogromnie się cieszę, że będę mogła ją przeczytać. Jeszcze raz bardzo dziękuję Pani Annie. A wiecie, co jest najbardziej niezwykłe? Że ten autor owych opowieści zginął na Titaniku. Podoba mi się. Druga książka o duchach. Druga książka o duchach jest chyba czymś w rodzaju pracy naukowej lub też popularno-naukowej autorstwa polskiego pisarza Marcina Stachelskiego. Proszę bardzo. Nazywa się Duchy czy nieznana siła. I właśnie jest tutaj opisywany fenomen tego czasu, że tak powiem, rozkwitu spirytyzmu i latających stolików. Wielu polskich naukowców, wielu pisarzy, wśród nich oczywiście Prus i Raymond, także fascynowało się tym zjawiskiem. A nawet sama Maria Curie-Skłodowska, która przecież, jak wiecie, miała umysł naprawdę ścisły. Fascynujące. Mam nadzieję, że lektura będzie bardzo ciekawa i że opowiem Wam o niej koniecznie. Nie wiem, kiedy to będzie, ale na pewno w tym roku. A trzecią książką, której się nie spodziewałam zupełnie, a która była dla mnie przemiłym bonusem, jest książka Miau, kompletna historia kota. To jest książka, można powiedzieć, o historii kotów w kulturze i sztuce, ale także w historii. Są tu prześliczne ilustracje, będące przedrukami jakichś znanych obrazów, czasem jakiś, o proszę bardzo, tu są średniowieczne koty. Także jest tutaj mnóstwo wspaniałych ilustracji i prawdę mówiąc bardzo się cieszę z tej książki i tak jakby to powiedziała młodzież, jaram się. W każdym razie na pewno Wam też będę chciała opowiedzieć o tej książce, kiedy już ją oczywiście przeczytam. A teraz, moi drodzy, czas na tag. Wybrałam dzisiaj tag dobre, bo polskie. Dlaczego? Dlatego, że właśnie dostałam książkę od Pani Anny i ostatnio u niej na kanale był ten tag i pomyślałam sobie, że to będzie taki ukłon w stronę Pani Anny, ponieważ Pani Anna jest polonistką i często też jakby wspomina o literaturze polskiej. Ja zaś niestety nie uważam tego za zaletę. Często mówi o literaturach obcych, a o Polakach i o polskiej literaturze no to znacznie rzadziej. I dzisiaj chciałabym właśnie opowiedzieć trochę o polskiej literaturze, a także w ogóle o polskich artystach, bo ten tag jest taki bardzo szeroki i nie skupia się wcale tylko na książkach. Przejdźmy zatem do pytań. Pierwsze pytanie. Ulubiona polska książka? Chyba nie muszę mówić, że było mi bardzo trudno zdecydować, bo mam mnóstwo ulubionych książek i trudno mi było wskazać chociażby 5 ulubionych książek polskich, a co dopiero jedną. Niemniej stwierdziłam, że skupię się na takich, które aktualnie teraz jakoś tak leżą mi na sercu. Nie są to książki, które być może podałabym jako ulubione 10 lat temu czy 20 lat temu. Zatem zaktualizujmy nieco ten tak. Ulubiona polska książka teraz.
W tej chwili mogę śmiało powiedzieć, że moją ulubioną książką jest książka Wita Szostaka Wróżenie z wnętrzności, którą całkiem niedawno czytałam i o której zresztą mówiłam w odcinku o Wicie Szostaku kilka odcinków temu. Znajdźcie sobie, bo warto. To jest jedna z moich ulubionych książek obecnie. Myślę, że prawie jak inne czasy. Olgi Tokarczuk to też jest moja ulubiona książka. Myślę, że jedną z moich ulubionych książek też może być książka Weroniki Gogoli, której tytułu nie pamiętam. Wspaniale. W każdym razie powiedziałabym tak, że moje obecne zainteresowania, jeśli chodzi o literaturę polską, to są skupione na wsi. Są gdzieś zupełnie poza miastem. Poza miastem, w takim spokojnym życiu w bliskości natury. Bo to życie bliskości natury spokojne mamy też u Szostaka, właśnie we Wróżeniu z wnętrzności. To spokojne życie w bliskości natury, ale też w bliskości pewnego sakrum i profanum, bliskości granic tego sakrum i profanum, mamy u Tokarczuk. I myślę sobie, że w książce Gogoli też znajdziemy właśnie tą bliskość natury. To są takie książki, które naprawdę lubię, z takiego właśnie klucza. Punkt drugi. Ulubiona polska lektura szkolna. Powiem tak, ja jak byłam młoda i chodziłam do szkół, to nie przepadałam za lekturami i nie czytałam ich zbyt wiele. A jeśli już mi się zdarzyło, no to niekoniecznie były one moje ulubione. Ale powiem wam, że przeczytałam jedną lekturę, bo moja polonistka w liceum mnie zmusiła. Więc powiem wam, czasami takie polonistki, które czeka zmusiłam, nie powiem więcej, dwójkami, ponieważ dała mi chyba z dwie dwójki z tego powodu, że nie przeczytałam Chłopów Reymonta. I strasznie się na mnie uwzięłam i nie żałuję, że się na mnie uwzięła. Zmusiła mnie tym samym do przeczytania tej książki i w pewnym momencie okazało się, że jestem jedyną osobą, która w całej klasie ją czytała. Ale dlatego do dziś ją bardzo dobrze pamiętam. I Chłopi Reymonta są zdecydowanie moją ulubioną lekturą szkolną. Uważam, że to jest najbardziej wartościowa książka, którą przeczytałam jako lekturę szkolną. Mam też spory sentyment do Baladyny, a to wynika z tego, że jeszcze w podstawówce mieliśmy taki teatr szkolny i jakby sama reżyserowałam przedstawienie Baladyny i grałam tam Kirkora i Grabca zresztą. Dziewczyny, ładniejsze dziewczyny grały żeńskie role, powiem tak. W każdym razie bardzo lubiłam i lubię do dzisiaj Baladynę, mam do niej ogromny sentyment, zresztą w ogóle jak do wielu sztuk Słowackiego. Ale stawiam na chłopów, tak. Myślę, że Chłopi to moja ulubiona lektura szkolna. Przejdźmy do trzeciego pytania. Ulubiony polski reportaż. I tutaj jak wiecie, bo pewnie ci, którzy bywają u mnie na kanale, wiedzą, że ja nie za wiele tych reportaży czytam. W zeszłym roku przeczytałam raptem może trzy książki, które były reportażami. Ale wiecie, myślę sobie, że ulubiona to zakłada, że ja czytam dużo i że mogę z tego wybierać. Kiedy ja czytam mało i czasem nie ma z czego wybierać. Ale powiem wam, że najlepszy reportaż, jaki czytałam ostatnio, to znaczy w zeszłym roku, bo w tym jeszcze nie czytałam żadnego, to jest książka Głusza. O głuchoniemych. Ja mówiłam o tej książce na moim kanale, też odsyłam was kilka odcinków wcześniej. To jest książka, która mówi o tym, jak funkcjonuje język głuchoniemych, jak oni żyją w świecie ludzi, którzy słyszą, jak są organizowane ich szkoły, jak wygląda funkcjonowanie w rodzinie na przykład z osobami słyszącymi, jak wygląda z osobami, które także nie słyszą, jak się rozwija dziecko niesłyszące i jakie ma możliwości w naszym kraju do nauki. I ta książka nie jest ani trochę, powiedziałabym, egzaltowana, a jednocześnie wycisnęła parę razy z moich oczu łzy. Uświadomiła mi, jak bardzo trudno jest żyć, będąc osobą głuchą. Jak to jest nieprawdopodobnie samotna, jaka nieprawdopodobna samotność po prostu dosięga tych ludzi, którzy często przez długi czas nie mogą się z nikim porozumieć kompletnie. Mówię tu o dzieciach na przykład, nie? Wyobrażacie to sobie?
Mnie było bardzo trudno sobie wybrać. W każdym razie książka Głusza jest naprawdę najlepszym reportażem moim w tej chwili, który czytałam i niech tak zostanie. Czwarty punkt. Ulubiony polski film. Kolejna kategoria z kapelusza pod tytułem mogłabym wymienić bardzo, bardzo dużo filmów, które uważam za takie no bardzo ulubione albo takie, które po prostu lubię. Wiecie, kiedyś lubiłam bardzo film Kronika Wypadków Miłosnych Andrzeja Wajdy, ale to było w czasach, powiedzmy sobie, młodzieżowo-romantycznych. Obecnie jakby mam do tego filmu spory dystans i chyba już dawno nie jest moim ulubionym filmem. Potem miałam okres Jana Jakuba Kolskiego, kiedy bardzo lubiłam jego filmy i nadal je lubię, ale mówię tu o tych wczesnych filmach. Na przykład Jasminum, na przykład Janciowodnik, na przykład Historia kina w Popielawach, Afonia i Pszczoły. To są filmy, które ja bardzo lubię. Te późniejsze jego filmy już jakby z czasów, kiedy rozszedł się ze swoją żoną, nie? Jak się okazuje, kobiety jednak są muzami artystów. Jego żona, skądinąd świetna aktorka, była ewidentnie jego muzą. Kiedy się rozstali, reżyser stracił skrzydła. Nie wiedzieć dlaczego. Nie będę w to wnikać, ale tak jakoś to widzę. Jakie są jeszcze moje ulubione filmy? Wiecie co, ja lubię jeszcze filmy Deitchera. To znaczy, mam na myśli konkretnie dwa. 300 mil do nieba i Bandyta. Bardzo dobre filmy, znakomita muzyka, niewyobrażalnie wspaniała. I kiedyś Deitcher słynął z tego, że poruszał bardzo trudne tematy w taki sposób głęboki, co jest wielką sztuką, powiedziałabym, że ogromną umiejętnością i świadczy to o talencie reżysera, bo wziąć na tapetę trudny temat, to właściwie każdy może, ale chodzi o to, żeby go nie zgubić, żeby go nie spłycić, żeby po prostu nie zbanalizować. A Deitcher był w tym naprawdę świetny. Potrafił robić niesłychane rzeczy. Nie wiem czemu i jakoś tak teraz o nim nie słychać. Dalej, idźmy dalej. Ulubiony polski serial. Ja nie czytam, nie oglądam zbyt wiele seriali, od tego zacznę, więc nie mogę za dużo też powiedzieć, ale na pewno moim ulubionym serialem jest Rancho. Jest to jeden z nielicznych seriali, które obejrzałam od pierwszego odcinka do ostatniego, może dlatego, że był na Netflix jakiś czas temu i właśnie na Netflix go oglądałam. I bardzo mi się podobał, bo ja lubię takie wiecie, wiejskie klimaty. Ja lubię po prostu polską wieś, taką trochę, powiedziałabym, pokazaną nieco ironicznie, zabawnie, prześmiewczo nawet. Bardzo mi się podobało. Drugi film, właściwie drugi serial, o którym chciałam powiedzieć, to jest taki, słuchajcie, mój absolutnie kultowy serial z dzieciństwa i nie będzie to Podróż za jeden uśmiech, chociaż bardzo lubiłam, tylko Janosik. Ja po prostu uwielbiałam Janosika. Janosik, słuchajcie, był dla mnie bardzo ważny osobiście, bo ja się wychowywałam w górach. I nie wiem, czy wiecie, ale górale nie znosili tego serialu. Uważali, że Perypeczko się w ogóle nie stara, że nawet się nie nauczył mówić po góralsku, żeby zagrać tą rolę, że w ogóle to powinien jakiś góral grać tego Janosika i żeby się pewnie znalazło pełno tam jakichś Jusków czy Kasków czy innych Kazików, a nie jakiegoś po prostu z Warszawy biorą nie wiadomo kogo. Więc górale, żeby było śmieszniej, tak jak nie lubili tego serialu, tak zbierali się tłumnie przed telewizorami, żeby go oglądać i krytykować. Potem zawsze po takiej emisji była długa dyskusja o tym, co jest nie tak i dlaczego to jest takie fatalne. Niemniej, jak widać, serial jednak ściągał ich przed ekrany i była w tym pewna fascynacja, więc myślę, że odegrał swoją rolę, którą miał odegrać. To tyle, jeśli chodzi o seriale. Szóste pytanie. Twórcy, których chcę poznać. Co to za szerokie pytanie jest w ogóle? Twórcy polscy, jak rozumiem. Czy to chodzi o artystów, czy o pisarzy, czy o aktorów, nie wiem. No więc ja bym chciała poznać, to jest takie mam marzenie, słuchajcie, na ten rok. Nie wiem, czy się ziści, bo to mało prawdopodobne dosyć, a z drugiej strony nie jest niemożliwe. A mianowicie chciałabym poznać takiego aktora, który gra w teatrze imienia Gombrowicza w Gdyni. Aktora, który jest wspaniałym aktorem, moim ulubionym. Nazywa się Bogdan Smagacki i chciałabym go poznać. Nie jest to też aktor szczególnie popularny, no nie wiem, w telewizji czy gdzieś w jakimś Netflixie. Ale jego bym chciała poznać. I chciałabym też poznać malarza
z młodego pokolenia, Rocha Urbaniaka, którego obrazy mi się ogromnie podobają. I uważam, że to jest jeden z najlepszych polskich malarzy młodych w tej chwili. Ja wam tutaj wrzucę jakiś fragment, kilka obrazów jego, żebyście mieli próbkę i zobaczyli, jakie wspaniałe dzieła tworzy Roch Urbaniak. Zapamiętajcie to nazwisko, jeszcze będzie o nim głośno, mówię wam. Siódme pytanie. Ulubiony polski artysta. No i kurczę, znowu to samo. Artysta. Chodzi o pisarza, chodzi o malarza, aktora. No to jest bardzo szerokie pojęcie ulubiony artysta. Jeśli chodzi o malarza, no to chyba właśnie Roch Urbaniak jest moim ulubionym malarzem. Ale też bardzo lubię Siódmaka, bardzo lubię Olbińskiego, lubię Grupę Janowską i ich cudowne takie oniryczne obrazy. Powiedziałabym, taki prymitywizm przedziwny, surrealistyczny. Jeśli nie widzieliście, to ogromnie wam polecam. To też jest jeden z moich ulubionych filmów. Uwaga, film Angelus, którego akcja toczy się na Śląsku, a bohaterami są malarze z Grupy Janowskiej właśnie, którzy tworzyli w Katowicach Janowie i byli górnikami prostymi, którzy zostali zwerbowani przez Różokrzyżowca, to znaczy się takiego pana, który miał związek z Różokrzyżowcami i wtłaczał im wiedzę ezoteryczną, taką okultystyczną, tym prostym górnikom. I co z tego wynikło i jakie to miało przełożenie na ich sztukę, znajdziecie w tym filmie Angelus, bardzo polecam. Więc jeśli chodzi o ulubionych artystów, to właśnie przed chwilą ich wymieniłam. Ósme pytanie, co obecnie czytam z maratonu polskiego? I wyobraźcie sobie, że ja coś czytam z maratonu polskiego, choć to nie wiedziałam, że tak właśnie jest. A mianowicie czytam książkę Proste, równoległe Agaty Romaniuk. Właściwie słucham jej w audiobooku. Bardzo mi się podoba. Agata Romaniuk jest pisarką, której w ogóle nie znałam. A książka mówi o dwóch kobietach, skrzypaczkach, ale niepospolitych. Niezwykłych artystkach, można powiedzieć wirtuoskach skrzypiec, z których jedna jest uczennicą, a druga jest nauczycielką. Mówi o ich życiu, które jest w pewien sposób bardzo podobne, o takich prostych, równoległych, a jednocześnie różni się i pokazuje jakby różne czasy w tej samej sytuacji, bo one są w bardzo podobnych sytuacjach. Ale dodajmy, że ta książka pokazała mi jeszcze jedną rzecz, że artysta, który ma talent, który ma nieprawdopodobne możliwości, bo nie mówimy tu o takich zwykłych uczestnikach szkół muzycznych, którzy po prostu nauczyli się grać na jakimś instrumencie. Mówimy tu o wirtuozach, o niezwykle utalentowanych osobach, o mistrzach. Oni niejako zaprzedają duszę diabłu, można powiedzieć. Podpisują taki cyrograf, który mówi, oddajesz mi swoje życie, a ja daję ci sławę i pieniądze. I tak się dzieje. Dostają sławę, dostają pieniądze. Ich płyty są wydawane w milionach egzemplarzy na całym świecie. Mają fanów, gromadzą ludzi w ogromnych salach koncertowych, tych najsławniejszych. Ale nie mają swojego życia. Nie mają czasu dla siebie, nie mają czasu dla nikogo, kogo kochają. W pewien sposób wszystko, co najważniejsze, oddali muzyce. Muzyka jest dla nich jedynym życiem. I o tym właśnie mówi ta książka, którą wam polecam zresztą, Proste, równoległe, Agata Romaniuk. Dziewiąte pytanie brzmi, lektura na kolejny maraton. No u mnie kolejną lekturą z literatury polskiej, która, jakby to powiedzieć, stoi za progiem i zagląda, to jest książka Tkanki miękkie Zyty Rudzkiej, którą planuję czytać prawdopodobnie pod koniec lutego, bo chciałabym w marcu ją wam przedstawić, albowiem planuję, jak wiecie, marzec kobiecy i chciałabym w marcu czytać tylko kobiece książki, no autorek po prostu, nie czy to polskich, czy nie polskich, ale i to wszystko, słuchajcie, kończymy na dziewiątym punkcie, dziewiątka, bardzo dobra liczba, moja ulubiona. Serdecznie was pozdrawiam. Dziękuję gorąco za to, że oglądacie mój kanał. Jeszcze raz dziękuję pani Annie za piękny prezent w postaci tych trzech książek. No i kartki oczywiście. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa!